Życie to jest tak takim. Przede wszystkim to jest tak. Film poskładany z wielu klatek, w którym ja się coś gdzieś znajduję i muszę się poszukać w tym życiu. Jako dzieciak? No, a spróbuję, nie? I też tak popisałem sobie kilka takich różnych wiadomości, czy tą kartkę. I teraz tak. I napisałem sobie, bo mi interesowało to, jak on czytał, to kartkę przeczytał, jakąś wiadomość, kartkę odłożył i następną kartkę, nie? Odłożyłem i następną kartkę odłożyłem i na chwilę poczułem się tym speakerem telewizyjnym w wiadomościach, nie? No. A to już chyba to takiej różnej sytuacji jest, to dzieciństwo, to jest dużo przecież. Wystrugałem gitarę z tyktury i sznurki były naciągnięte, nie? No. I udaje się, że śpiewam. Brat mnie nam. A, mało tego, to że występ robimy. I złotówkę było wejście. I to dziadków żeśmy wzięli, matkę, ojca. I każdy po złotówce do mnie. Możemy iść na cukierki. No i teraz, że występ mój będzie z gitarą. I też wychodzę i teraz kurde z tym śpiewem to tak byle jak, nie? Ale żeby zacząć, to niby stroje gitary. Ting! Ting, takie odkodowanie, nie? No to wszystko takie dziecinady, ale to no, gdzieś dziś się tak to kleiło, że chciałem zostać jakiś czymś. No. Nie było startu. Gdzieś muzyka mi ciągła. Z bratem teatr zrobiliśmy. Do dentysty brat przyszedł, czyli do mnie. Na tym przedstawieniu siedzi na krzesełku. Kulka ze złotka zrobiona, do tego sznurek przywiązany, taki długi sznurek. I on zaczął od papie, nie? I ze złotko też. I u dentysty, nie, jak boli ten, i taki, no, kominerka. Normalne kominerki, prawdziwe takie, kurde, zapłaszczacie, nie? Kominerki zrobimy, bawimy się. No to wszystko poszło gdzieś, ucichło. To było tak, ten bieg bez, ale bez mety, czyli cały czas jestem w ruchu, nie mając wyznaczonego odcinka jakiejś trasy, czyli gdzieś dobiegam do jakiejś mety, no. Na dzień dzisiejszy jest to troszkę inaczej, bo jest wypełniany czas czymś pozytywnym, co daje mi bardziej dla samego siebie, czyli zadowolenie i wypełnianie czas czymś konkretnym. Ostatnio zajmuję się gazetą. No. Jest to jedyna rzecz, którą na dzień dzisiejszy mogę robić, bo nie polega na żadnym dźwiganiu, a troszkę wystarczy, by też żyć rozum. Kiedyś coś o gazetce Oddo i pan teraz mówi, czy coś słyszałem o gazetce Oddo? Nie odbijamy się uszy. Tylko całym tyle słyszę i tamtego teraz została gazeta realizowana tak bezpłatnie, a Echo Poznania i Metro. A Oddo pan nigdy nic nie słyszał? Bo Oddo jest wydawane tu w ośrodku. Aha, w ośrodku też nie spotkałem się z tą gazetą. A poczytałby pan? No czemu nie? Jakby była ciekawa, to bym czytał. Na dzisiejszy stan jako niepełnosprawny to szukam swojego miejsca, czyli wypełnianie czasu czymś konkretnym, czym mogę robić, nie? A gazeta jest akurat właśnie takim pewnym moim dopełniaczem. Była propozycja, żeby coś napisać, to tak od razu nie było z dnia na dzień, no, zbierało to się przez wiele
wiele dni, tygodni, najgorszy zaczyn, najgorszy materiał, no. A z materiałem to jest też różnie, bo ja od siebie pisząc to tylko był bardzo takim subiektywnym, nieobiektywnym, przede wszystkim były te rzeczy, które mnie najbardziej bezpośrednio dotykają, a rozchodzi się o tą różnorodność, przez to zachęcam innych mieszkańców do pisania i nie tylko mieszkańców, bo i ludzi z zewnątrz, no i całą kadrę kierowniczą i też tak się zdarza, że nieraz od nich pewne artykuły dostanę. Najgorsze trudności to były z pisaniem, bo było pierwsze takie podejście do klawiatury, a musiałem się nauczyć wystukiwać litery, bez nich wkładać wyrazy, a później zdania, także trochę żmudy przy tym było, a teraz już jest troszkę lepiej. Nie zawsze mi pasuje to, co otrzymuje ten materiał, bo jest wręcz taki bezpośredni i może nie przejść przez cenzurę. No w tej chwili jest łatwiej, bo tych materiałów, które dostaję dużo od pracowników ośrodka, to są materiały już gotowe, gdzie nie potrzeba mojego wkładu, mojej przeróbki. Gorzej jest, gdy dostaję od mieszkańców, bo nie zawsze jest taka składnia dań odpowiednia, żeby to można było umieścić w gazecie. No ja sam jestem tylko laikiem taki samouk, który trochę opiera się na encyklopedii, trochę opiera się na pomocy też i tutaj kobiet socjalnych, co pracują w dziale socjalnym i w tym czas ta współpraca jest. Radowanie tej gazety jest łatwiejsze z tego względu, że mogę polegać na nich. Są pomocnymi mi. No ale w dużej mierze to polegam na sobie, bo są też umieszczane do artykułu odpowiednie zdjęcia i to już jest moja działka, bo w miarę poznałem, na czym polega praca w Photoshopie i to jest taką satysfakcją. To jest czymś fajnym, bo jedno, że mogę coś dać siebie, a po drugie przy okazji się i uczę, nie? A możliwe, że tego mi kiedyś brakowało, tej systematyczności, tej pewnej jakiejś uporczywości, bo faktycznie jest tak, że są wyznaczone czasy. Jeżeli to jest kwartalnik, no musi być co kwartał, a jeżeli jest mało materiału, to ja usilnie staram się, żeby z tej małości zrobić gazetę, która nie różni się od innych, czyli zawartość stron, ciekawych artykułów, żeby zachęcić czytelników do czytania, bo jednak co to była za gazeta jednostronicowa, no to jest wręcz niemożliwe. I przez to, jeśli brakuje mi jakichś artykułów, to upiększam to, czy to wzbogacam, no. I krzyżówki, które staram się w miarę trochę sam, trochę tam z pomocą kogoś układać. Pewne rysunki, są tutaj też mieszkańcy, którzy ładnie rysują i ja też korzystam z ich pomocy. No i horoskopy. Też tutaj ukazało się kilka wierszy w gazetach, dlatego że są mieszkańcy, którzy piszą niby do szuflady, ale jednak po większej namowie to zgadzają się na publikację. Tak samo i zdjęcia, no fotografie. Gdy jest wspólna, gdy jest grupowa jakaś fotografia, to jest łatwiej. Gorzej, gdy ktoś swoje zdjęcie indywidualnie chce dać, to trudności są nieraz uzyskanie zgody, bo nie każdy chce być opublikowany, nie? Większość chciałaby zachować anonimowość. No to ich racja. No, mają prawo do tego, no przecież ja nie mogę wymuszać. Ale na dzisiejszy jestem zadowolony z tego, dlatego że jest coraz bardziej zróżnicowana i myślę, że to dające mi takie zadowolenie, satysfakcję, że to powoduje, że mnie samego angażuje do większego wkładu i większej pracy na tą gazetą i dopóki tutaj będę w tym ośrodku, no to będę dalej prowadził, bo to jest fajna rzecz, bo mi pomagał na przykład w czymś, bo z racji małego wykształcenia, tylko zawodowe, to jednak pomaga mi borykać się z pisownią w ogóle, bo jednak kiedyś tak mało się tym zajmowałem, z racji lenistwa i tak dalej, nie było mi to za bardzo potrzebne, a teraz odpowiednie dobieranie słów, odpowiednie formułowanie i składanie w odpowiednie zdania, jest to taka praca dla mnie, nie? Jaka jest przyszłość tej gazetki? No to jest pytanie do Mieczysława Hamerlinga, dlatego że ta przyszłość jest od niego uzależniona. To znaczy on jest skojarzony z tą gazetką mocno i myślę, że gdyby nie było jego osoby,
albo no, odstąpił od robienia tej gazetki, to chyba ona by jednak upadła. Ten zapał, który jest w nim, jest również w ludziach, których on wokół siebie skupił. Natomiast bez jakiejś odpowiedniej motywacji, bez ciągnięcia tego, to nie poszłoby dalej. To znaczy nie widzę w tej chwili nikogo, kto by mógł go zastąpić w tym. Czy gazetka od Doja jest kiczowata? No, pytanie szalone. To znaczy rozumiem to pytanie jako próbę podpuszczenia mnie w jakiś taki klimat krytyczny wobec tej gazetki, a niestety no, nie uda się. Nie odbieram tej gazetki jako kiczowatej, choć jest robiona środkami amatorskimi, technikami amatorskimi, jest robiona przez jednego człowieka, natomiast ona jest taka, jaka ma być, bo to jest gazetka jednak wewnętrzna, tutaj ośrodka dla bezdomnych. Nie jest to gazetka instytucji jako ośrodka dla bezdomnych, tylko jest to gazetka bezdomnych, czyli ludzi, którzy spontanicznie sobie wydają tą rzecz. Tym motorem tej gazetki jest Mieciu Hamerling, który gdyby nie on, tej gazetki by ani nie było, ani ona by nie była wydawana. No ale to jest pasjonat. Nie? Znalazł, że tak powiem, jakąś swoją niszę i ta nisza go tak wciągnęła, że co kwartał mamy nowy numer kwartalnika od